Dziękuję naszym siostrom z Diakonii Proroczej. Więc umocnieni tymi słowami, proszę powstańmy, pomodlimy się o uzdrowienie. Proszę, żebyście dzisiaj ponownie teraz wzięli krzyże do prawej dłoni, bo to uzdrowienie dzisiaj będzie szczególnie związane z krzyżem. Proszę kapłanów, aby też wyciągnęli swoje dłonie nad wami, aby tak jak na modlitwie o uwolnienie, proszę trwać się w skupieniu, w ciszy. Można się tak w sercu modlić, ale szeptem, znaczy może tak, w sercu bez, nie wymawiając może też głośno swoich modlitw, ale w sercu, że właśnie proszę o uzdrowienie, proszę. Teraz chwili ciszy jeszcze, zanim my będziemy jeszcze głośne modlitwy, jak my jako kapłani będziemy odmawiać nad wami, więc chwili ciszy. Powiedz Panu, o jaką łaskę chcesz uzdrowienia wewnętrznego, fizycznego prosić dla siebie, dla swoich bliskich. Śmiało, ale w sercu, w ciszy serca. Przez Maryję, Matkę Bożą Bolesną. Amen. I teraz przyjmijcie te łaski, które są związane z tą modlitwą. Proszę kapłanów też o taką głośną modlitwę, o uzdrowienie dla nas wszystkich. Panie, my wierzymy w moc Twojego krzyża, uzdrowienie, które płynie z krzyża, serca, duszy, psychiki, ciała, naszych rodzin, naszych bliskich, naszych relacji. Wszystko, co naszych też małżeństw, dzieci, wnuków, wszystko to, co potrzebuje uzdrowienia i co Ty możesz tylko uczynić, uzdrowić, uczyń, Panie. Okaż miłosierdzie, wylej teraz z krzyża, miłości ukrzyżowana. Spójrz na tych, którzy najciężej pośród nas są cierpiący duchowo i fizycznie, którzy chorują na nieuleczalne choroby, szczególnie tych, którzy cierpią na często straszne choroby nowotworowe, biorą chemię, inne leki. To niewiele daje często. Panie, uzdrawia ich, ich najbardziej. Tych, którzy mają różne depresje, stany lękowe, nerwicowe, anoreksje. Również tych, którzy cierpią na niepłodność. Tylu młodych cierpi i nie tylko młodych małżonków na niepłodność. Ulecz ich, Panie. Niech Polska i Słowacja otwierają się na Twoje błogosławieństwo, na życie, aby było jeszcze więcej Polaków, Słowaków, ludzi wierzących, którzy mają dzieci, wychowując je dla Królestwa Niebieskiego. Panie, proszę Cię za nimi też, za niepłodnymi, aby za kilka miesięcy i w przyszłym roku też dużo było uzdrowień w tym względzie. Żeby w przyszłym roku było wielu młodych, którzy tu przyjadą z dziećmi, które będą mieli w swoich wózkach czy na jakichś nosidełkach. Daj, Panie, żeby w przyszłym roku ta hala się dwa razy powiększyła o dzieci, o małe dzieci. Przyjdź, Duchu Święty. Uzdrawiaj wszystkich, którzy mają też różnego rodzaju zranienia z dzieciństwa, z młodości. Uzdrawiaj chorych, chorych emocjonalnie, chorych psychicznie, tych, którzy mają różne też zaburzenia w sferze seksualnej, bo mają jakieś skłonności homoseksualne może, czy tego typu. Uzdrawiaj, żeby ich sfera była oczyszczona, uświęcona, uzdrowiona. Uzdrawiaj tych, którzy mają chore barki, chore biodra, chore stawy, chore nogi, chory układ nerwowy, krwionośny. Uzdrawiaj tych, którzy mają chory układ też trawienny. Uzdrawiaj też osoby, które cierpią na różne dolegliwości w sferze intymnej. Choroby, dolegliwości. Uzdrawiaj, Panie, to, co chore w tej sferze. Uzdrawiaj tych, którzy mają chore oczy, chore uszy. Którzy mają różnego rodzaju zaburzenia związane z pracą głowy, mózgu, pamięci. Uzdrawiaj różne nowotwory głowy też, glejaki, wszystkie inne, o których Ty wiesz, nawet często medycyna nie wie o tych różnych chorobach, nie wie, jak, co się dzieje z ludźmi, którzy cierpią, mają choroby
a nikt im nie może pomóc. Ty im pomóż, Panie. Tych, którzy chorują na padaczkę, na cukrzycę, na żółtaczkę, na boleriozę, na takie też ciężkie zaburzenia snu, na też problemy z pamięcią. Uzdrawiaj tych, którzy mają różne też problemy skórne. Uzdrawiaj tych, którzy chorują na nowotwór piersi, na nowotwór kręgosłupa, nowotwór szpiku, kości. Uzdrawiaj tych, którzy chorują na stwardnienie rozsiane. Przyjdź, Duchu Święty, do nich też. Dotykaj tych pośród nas i nie tylko pośród nas, którzy mają cierpienia związane z niepełnosprawnością, że nie mogą swobodnie się poruszać, że używają kul albo muszą być na wózkach. Spójrz na nich teraz szczególnie, proszę Cię, Panie. Jeżeli to Twoją jest wolą, to proszę, żebyś nie tylko ich wzmocnił fizycznie, ale żebyś ich uzdrawiał, żeby były cudowne uzdrowienia związane właśnie z nogami, z kręgosłupem, ze stawami, układem też odpornościowym, nerwowym. Przyjdź, Panie, do nich. Widzimy ich trud, ich cierpienie, oni mają udział w Twoim krzyżu. Ale jeżeli chcesz, tak jak wielu ciężkich chorób uzdrawiałeś, kiedy żyłeś na ziemi, uczyń podobne cuda i znaki, Panie. Przejdź się teraz pośród nas i pośród tych, którzy będą oglądali, słuchali tą modlitwę. I uczyń wielkie cuda i znaki, jeszcze większe niż do tej pory. Daj nam jeszcze większą wiarę, bo powiedziałeś, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Teraz Pan Cię uzdrawia wewnętrznie. Pan przychodzi teraz przez dar spoczynku, przez radość, przez spokój, przez namaszczenie, przez to tchnienie, które uczynię w imię Jego. Kiela szalame, virio si kiela, bela kiela. Veria si. Pan uzdrawia Waldemara z ciężkiej choroby nowotworowej. Pan uzdrawia Aldonę z nowotworu spraw kobiecych. Pan uzdrawia Damiana z nowotworu płuc. Kiszczyli. Pan uzdrawia Monikę ze stanów lękowych nowotworu i uwalnia też od złego ducha. Kisztychity, kisztychity, kisztychity. Pan również leczy Leonię, starszą siostrę pośród nas, która cierpi na nowotwór uszu. Kisija, 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 kisija. Kila. Pan uzdrawia Leokadię i Syrypaty Lijasz. Kirias. Jest dzisiaj też wielu uzdrowień serca, bo wiele osób choruje na serce pośród nas, na różne zaburzenia, na arytmie, na niedotlenienie serca, niedotlenienie umysłu, głowy, mózgu. Pan uzdrawia te wszystkie. Również Pan leczy nowotwór tarczycy. Wiele osób i pośród nas, i tych, którzy będą słuchać, oglądać, cierpi na to schorzenie. Kiria, na niedoczynność, na nadczynność tarczycy. Kechetia, kechetia, kechetia. Szelepiej, szele. Pan Jezus też leczy Twoje nerki teraz. Tak, tak, Twoje. Nie bój się, bo to dotyczy Ciebie. Kisilia, fella, histeli, byszeli, byszeli. Także wiele jest innych uzdrowień, które będą nie tylko następują teraz, ale zaraz też po tej modlitwie i nie są związane z poznaniami, bo nie wszystko te poznania proroctwa jesteśmy w stanie też wypowiedzieć w imię Pana, bo tyle jest tych uzdrowień. Ale wiele, wiele będzie uzdrowień, których nawet teraz nie było właśnie żadnych słów przekazanych przez właśnie te słowa poznania prorocze. Nie lękaj się. Pan uzdrawia teraz kilka kobiet, które właśnie chorują na bliżej nieokreślone ciężkie choroby. I teraz Pan do nich przychodzi. Teraz. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale czy również takie bolesne rany na tle seksualnym, które niektórzy spośród nas mają bardzo właśnie bolesne, głębokie. I Pan te rany leczy. Wstydliwe rany serca, duszy, psychiki i ciała.
Pan leczy Cię z narkomanii. Pan leczy Cię z alkoholizmu. Pan leczy Cię z satanizmu, z okultyzmu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jeżeli ktoś pośród nas poczuł, że Pan go uwalnia, proszę, żeby podnieść rękę śmiało, dobrze? Śmiało, żeby... Proszę, trzymajcie wysoko, żeby tak było widać, dobrze? Dziękuję Wam bardzo za te właśnie, te znaki też, za to, że potwierdzacie, że poczuliście tę łaskę uwolnienia. A ci pośród nas, którzy poczuli łaskę uzdrowienia wewnętrznego, duchowego, emocjonalnego, psychicznego, niech podniosą teraz rękę wysoko, dobrze? Zobaczymy, ilu Pan was dotknął, a którzy poczuli tą łaskę też uzdrowienia. I dziękuję. I teraz te osoby, które poczuły, że Pan uzdrawia ich fizycznie, niech podniosą wysoko rękę. Dobrze, chociaż mniej osób podniosło swoje dłonie, ale tak w sercu czuję, że tych uzdrowień fizycznych też jest wiele, że one będą odczuwalne, będą owoce tej modlitwy uzdrowienia, że wielu z was już jest uzdrawianych i będzie, wyjdzie stąd uzdrowionych. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Mario, uzdrowienie chorych. Święta Małgorzato. Amen.